czyli producent sobie zażyczy, że akurat fajnie by było coś znaleźć, a przez to fajnie było wiadomo, że trzeba to znaleźć, bo po prostu trzeba, no to czasami tak się robi. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii wywiadów Brzytwą po historii. Za chwilę zmaterializuje się tutaj niezwykła osoba. Mianowicie człowiek telewizji, dziennikarz, pisarz, eksplorator Jacek Podemski. O kurczę. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Przepraszam, że tak ciebie zmaterializowałem z taką specjalną maszyną, którą tutaj mamy. Maszyn tu nie brakuje. Tak. Ale to jest najszybsza forma sprowadzenia ciebie tutaj. Dlatego, że patrząc na to, co piszesz na Facebooku, co tworzysz, gdzie jesteś, to w zasadzie jesteś wszędzie. Dzisiaj jesteś na Śląsku, jutro jesteś na Mazurach, potem znowu jedziesz do Gorzowa, a potem do Fukushimy. Powiedz mi, jak to robisz? Od tylu lat jestem w ruchu, że ja sobie nie wyobrażam inaczej. Jak usiądę i posiedzę tydzień albo dwa, to mnie wszystko boli. Tak jak ludzi bolą kości od biegania, od chodzenia, ja jak nie pojadę, nie zrobię parunastu kilometrów, najlepiej z wycieczką, żeby można było ludziom opowiedzieć o fajnych miejscach, to ja się źle czuję. I tak sobie myślę, że jeżeli przyjdzie taki czas, oby jak najdalej było do tego momentu, kiedy trzeba będzie usiąść, to będę strasznie nieszczęśliwym człowiekiem. Robię to, bo wtedy dobrze się czuję po prostu. A nie boisz się tego, że ktoś, bo w Rzymianie mieli na wszystko maksymy, tak? To jest tam, ja tam z tym moim łacińskim wykształceniem, tym klasycznym wykształceniem, wciąż przypominam sobie różne takie, na przykład nusquam est qui ubique est, czyli... No, nie mam żadnego pojęcia. Nigdzie jest ten, kto jest wszędzie. Czyli na tej zasadzie Rzymianie przestrzegali, że jak ktoś się zajmuje wieloma sprawami, to nie zna się na niczym. To bardziej się odnosi do mnie, tak? Bo ja kończyłem wiele szkół różnych, a teraz nie pamiętam pewnych prostych spraw. Nie boisz się tego? Nie, to święte słowa, jasne, no pewnie, wiesz co. A to też nie jest tak, że ja jestem wszędzie. Te wszystkie miejsca, w których jestem, w których staram się być, to jest jedna rodzina miejsc, tak? I to nie wadzi, nie przeszkadza, nie zajmuje się tysiącem rzeczy. To wszystko jest, mówiąc krótko, w klimacie po prostu. I to się zazębia. Chyba nie ma problemu. Nie mogę ci nie zadać jednego takiego podstawowego pytania, dlatego że ty kręciłeś dwa reportaże dla TVN Turbo dotyczące Czarnobyla. W 2015 roku to był Czarnobyl, wstęp zbroniony, i w 2017 powrót do Czarnobyla. Tak. To były profesjonalne materiały, one mi się bardzo, bardzo podobały, ale internet jest zarzucony różnego rodzaju filmami, które są tworzone przez amatorów, takich tych, co zajmują się tam tak zwanym urbexem, czyli to, co kiedyś myśmy normalnie robili. Tak? Tylko nie wiedzieliśmy, że urbex się urbex nazywa. Gdybym wiedział, że to się urbex nazywa, to bym był poważnym gościem. Włażą na ten radar, tak, oko Moskwy, jak on się nazywa, tam Duga, czy jakoś tak się nazywa. Powiedz mi, co ciągnie tych młodych ludzi do tego, żeby odwiedzić ten Czarnobyl? To chyba nie tylko młodych, bo ja myślę, że wszystkie te osoby, do których ja się też zresztą zaliczam, no w to miejsce ciągnie to samo. Przede wszystkim to, że jest to jedyne takie miejsce na świecie. Ja kiedy pojechałem tam po raz pierwszy, a jak byłem z ekipą filmową jeszcze przed zdjęciami, wszyscy byliśmy po raz pierwszy, to robi tak kolosalne wrażenie. Ja sobie pomyślałem wtedy, wiesz, że to jest taki syndrom miejsca właśnie takiego jak MRU, że przyjeżdżasz i już po pierwszym wyjeździe, w zasadzie po pierwszej godzinie, wiesz, że to jest twoja pierwsza i ostatnia wizyta, że nie chcesz mieć z tym miejscem kompletnie do czynienia, albo już wiesz, że będziesz wracać. I to nie raz. Ja do Czarnobyla wróciłem już kilkadziesiąt razy, bo było tego ponad 20. Wielu z tych młodych ludzi, o których mówisz, przed tymi swoimi wyjazdami, co jest dla mnie miłe, kontaktowało się ze mną, co warto pokazać, gdzie warto pojechać, to jest fajne. Wiesz co, każdy chce to pokazać tak, jak on to widzi. I chyba nie ma w tym nic złego. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Wiadomo, że
sprzęt nie należy do tanich, więc młodzi ludzie siłą rzeczy nie dysponują, tak? Sprzętem jakimś tam niesamowitym i czasami jakość tego wszystkiego jest, powiedzmy delikatnie nie najlepsza. Część z tych filmów jest bardzo fajna, to trzeba oddać. Część jest taka, że ja bym się wstydził to pokazać, no bo po prostu jeżeli obok gdzieś tam w internecie znajdziesz 10 koło twojego, a twój merytorycznie jest tak słaby, no to ja bym tego nie pokazał. Pokazują... No nie mają samokrytyki, tak? To... A może chodzi tylko o clickbaitowe sprawy, bo że chcą, żeby ludzie oglądali... Ja tego nie rozumiem, Antoni, ja po prostu nie rozumiem. Gdybym ja rozumiał YouTube'a, to już dawno miałbym tam kanał. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ale te filmy mają wciąż oglądalność. Ja na przykład oglądałem jednego człowieka, bo ja mam troszeczkę pojęcia o wspinaczce, tak? No, jakoś tam mnie uczyli, jak to się robi i tak dalej. Nie jestem żadnym profesjonalistą, nie myślcie. Ale wspinałem się trochę, jak ja widzę, jak oni się wspinają na przykład na ten radar, no to po prostu strach w człowieku się budzi, bo ten człowiek nie ma pojęcia na temat wspinaczki, a jednak próbuje to zrobić tylko po to, żeby się pokazać. Ale wiesz co, no to, o tym można mówić bardzo długo. No, dostępność sprzętu, jaka jest dzisiaj, tak. A dostępność sprzętu, kiedy 40-30 lat temu, oczywiście. To jest jedna rzecz. Ja, Antoni, byłem świadkiem dwóch takich wydarzeń. Urządzenia Petzla, one się nie zmieniają, one są tak doskonałe, tak, że tam zmieniać nic nie trzeba. Te wszystkie asekuracyjne przyrządy, o tym teraz chcę powiedzieć. I każde urządzenie petzlowskie ma takiego ludzika, który pokazuje jedną ręką górę, drugą ręką dół. Czyli jeżeli mamy urządzenie asekuracyjne, ono będzie działało, jeżeli wepniesz je w jedną stronę, w drugą nie będzie działało. Ja obserwuję młodego człowieka, który właśnie wpina sobie urządzenia asekuracyjne odwrotnie. No, zwróciłem uwagę kulturalnie, grzecznie. Spojrzał na mnie, zaśmiał się, poszedł dalej. Nie wiem, jak to się skończyło. Natomiast widziałem kiedyś efekt, rozumiesz, zjazdu na linię młodych ludzi w rolkach bez zawiązania węzła na końcu, a liny zabrakło dobre 4 metry do dna. Ale wiesz, większość z nich to łazi po tych blokach tam, tak? No. Nie lepiej, ja tutaj znam, w okolicy były takie bloki, też były tak opuszczone, można było po nich łaziej. Taniej i bez promieniowania, bo tam jeszcze jest promieniowanie, tak? Promieniowanie jest w kilku miejscach, ale też nie możemy powiedzieć, że jest w 100% bezpiecznie, bo wiadomo, że tak. Nie jest, tak? Natomiast jeżeli mówilibyśmy o miejscach z promieniowaniem takim, które mogłoby nam zaszkodzić, to my się w te miejsca po prostu nie dostaniemy, bo nikt tam nas nie wpuści. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę całkiem niedawno przy okazji tej afery, kiedy tam Rosjanie okopywali się, mieli się okopywać w Czerwonym Lesie. Bardzo fajnie, profesjonalnie pokazali to koledzy z takiego portalu na promieniowani. Pokazali, jakie jest promieniowanie najwyższe w Czerwonym Lesie. I teraz, żeby to mogło nam zaszkodzić, żebyśmy mogli umrzeć i tak dalej, i tak dalej. My na całe ciało w jakimś tam określonym, krótkim czasie musimy przyjąć jednego siwerta. Jednego siwerta. Więc oni matematycznie pokazali, że trzeba było w tym tam miejscu, gdzie to promieniowanie jest największe, ale ono występuje punktowo, czyli nie przyjmiemy go na całe ciało, tak? Rozumiesz? To jest tylko ten jeden punkcik. Tam jest to promieniowanie. To ci rosyjscy żołnierze musieliby się tam tarzać przez 150 dni, to być może coś by im się stało. Takie jest promieniowanie, tak? Takie jest promieniowanie w strefie. Jeżeli siwert to jest jednostka, to promieniowanie, jakie w większości strefy występuje, to jest 0, kilka zer i dopiero te wartości. Ale ci ludzie wszyscy, oni są tam nielegalnie, prawda? Część z tych wypraw, które tam się odbywa... Nie, właśnie nie. Wszyscy są legalnie? 99%. Bo jeżeli... się chwalą, że tutaj weszliśmy, jak to w Urbex. Na tym polega. Goni nas jakiś strażnik z trawem, takie rzeczy. Nie, słuchaj, 99% tych ludzi, których filmiki widzisz na YouTubie, to jest wiara, która jeździ na normalne, zwyczajne wycieczki. Znany jesteś też z filmów o Fukushimie, tak? W Japonii, tam w 2011 roku miała ta gigantyczna awaria miejsce. No, miejsce jest też również odwiedzane przez wielu ludzi. Twój materiał był rzeczywiście profesjonalny i robił wrażenie, ale chciałbym, żebyś przekazał nam jedną rzecz. Aha. Ten pierwszy moment, kiedy to wszystko zobaczyłeś, jakie były twoje myśli? Ja tylko chciałem powiedzieć, że przesadziłeś troszkę, mówiąc, że tak wielu ludzi tam jeździ. Bo nigdy nie było i nie ma wycieczek, takich jak były wycieczek, jeszcze niedawno, tak. Do Czarnobyla, no ja tam nie byłem. Do stref w Japonii. Z tego co pamiętam, my byliśmy pierwszą polską ekipą telewizyjną, która została wpuszczona do elektrowni w ogóle. Także to nie jest tak, hop. Jakie było wrażenie? Wiesz co, wrażenie nasze, bo mieliśmy wszyscy dokładnie takie samo wrażenie.
że praca, jaką przez te kilka lat od katastrofy, bo to tam widać, widać jak na dłoni, włożyli Japończycy w likwidację skutków, to jest coś niesamowitego. Kiedy jedziesz autem i widzisz w odległości paru kilometrów wystające czasami ponad korony drzew, ponad korony drzew w lesie, piramidy z potężnych worków, w każdym z tych worków jest tona piachu i one tak rosną, piętrzą się tam dookoła. Zastanawialiśmy się, co to jest. Okazuje się, że oni z całej strefy ściągają kilkunastocentymetrową warstwę ziemi, no bo twierdzą, że jest skażona, tak? Oczywiście ona tam była o wiele mniej skażona niż w Czarnobylu, więc uderza to, jaką robotę tam wkładają, to bezapelacyjnie. I uderza jeszcze jedna rzecz, że obydwie elektrownie, o których mowa, te, w których wydarzyły się katastrofy, czyli i Czarnobyl, i Fukushima, to były elektrownie wybudowane niemalże w tym samym czasie, tam chyba miesiące tylko różnicy są, w każdym razie bardzo, bardzo blisko. Patrzysz na Czarnobyl w wielu miejscach i masz skojarzenia ze średniowieczem, patrzysz na Fukushimę, widzisz XXI wiek i to nas uderzyło od razu, że jak to jest, że te same, bardzo podobne obiekty, tak, zbudowane w tym samym czasie, że jednak świat jest tak różny, że to się może tak różnić. To które z tych miejsc ma więcej w sobie magii? Które takie jest bardziej tajemnicze? Czarnobyl czy Fukushima? Nie odpowiem. To są różne magie, tak? To są zupełnie różne magie. Japonia siłą rzeczy jest dla nas w ogóle bez Fukushimy magiczna, no bo jest fantastycznie inna. Natomiast mnie z Czarnobylem kojarzy się taki większy smutek. No z przyczyn chyba oczywistych. I raz, że blisko, dwa, że jednak w jakiś sposób nas to dotknęło, tak? No jakby nie patrzeć. Ofiary śmiertelne, dużo tych ofiar. Natomiast tam na całe szczęście obyło się bez tego i mimo, że robi to wrażenie naprawdę wielkie, ale tak w środku to bardziej bliski, jeśli można powiedzieć, nam wszystkim chyba jest ten Czarnobyl i tak człowiek czuje się bardziej smutno, jeśli można tak powiedzieć, chociaż to głupie chyba, ale tam prawdą jest to, że tam jeszcze żyją ludzie, którzy żyją w tej strefie promieniowania i przeżyli to wszystko i jakoś żyją i nic im nie jest. Ale mówimy teraz o której? No bo pokazywałeś... Czarnobylskiej? No chociażby Czarnobyl, bo pokazywałeś też w Fukushimie kogoś. W Fukushimie też w Fukushimie też. W Fukushimie tak naprawdę oficjalnie żyje jeden człowiek. Telewizja chyba holenderska zrobiła bardzo fajny dokument o panu Matsumurze. To był człowiek, który w pewnym momencie stwierdził, że on jako miłośnik zwierząt, kiedy wszyscy wyjeżdżają i zostawiają te swoje zwierzęta, on tego zrobić nie może. Myśmy przyjechali do pana Matsumury, do takiego rozpadającego się sporego domu w górach i zastaliśmy go akurat przy myciu żółwi. Stał przy wielkiej, wiesz, wannie i mył żółwie. Pytaliśmy go czemu, on mówi, no raz kiedyś żółwie trzeba wymyć. A w tym jego domu mieszkały strusie, dziki, dookoła krowy, psy, kilkadziesiąt kotów. Czyli chronił te zwierzęta, które... To jest powód, dla którego on został, tak? To jest powód, dla którego on został i mówią o nim strażnik zwierząt z Fukushimy. A na ile jest prawda, że w rejonie Czarnobyla można było spotkać różnego rodzaju mutanty, które biegające, jakieś powiedzmy zwierzęta z dwoma głowami, czy jakieś gigantyczne dżdżownice? To są legendy? To jest bardzo ciekawe, bo ja oglądam nowe filmy, które pojawiają się na YouTubie, które pokazują właśnie tak jakiegoś łosia, który biega w ogóle odwrotnie zupełnie i masę innych przedziwnych stworzeń. Antoni, ja mogę powiedzieć tak, nie widziałem, nie słyszałem od osób, które się tym zajmują, żadne źródła nie potwierdzają. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem naprawdę, myślę, że gdyby zebrać do kupy, brzydko mówiąc, te wszystkie osoby, to byłoby ich dobrze ponad 50. Mówię o specjalistach, którzy zajmują się, o naukowcach, którzy zajmują się strefą. Kiedy ja im zadawałem takie pytanie, które zadałeś przed chwilą, to oni wszyscy się śmiali, tak? Oni wszyscy się śmiali i mówili, że wiesz, no za dużo się horrorów naoglądałeś po prostu. To było pytanie od wędkarzy stwarzęckich, bo oni by tak chętnie takie... To nie, to myślę, że u nas są większe. Nie, czegoś takiego nie ma. Zresztą byśmy się domyślali, skąd to się w jakimś tam stopniu może brać, a mianowicie, kiedy jesteś pod elektrownią, w zbiornikach wodnych pływają takie potężne sumy. No ale to nie jest nic nadzwyczajnego, bo takie sumy przy wielu elektrowniach, u nas przy Dolnej Odrze pływają takie same, a promieniowania tam nie ma, więc to nie w tą stronę. Czyli się nie napromieniowałeś przez te czasy? Nie napromieniowałem się, za każdym razem jesteśmy sprawdzani, jeżdżąc w te miejsca. Wiesz, ile promieniowania przyjąłeś w danym czasie. Myśmy na przykład po powrocie z Japonii, po tej pierwszej wizycie w Japonii, zrobiliśmy takie badania, to przyjęliśmy 1/5 dopuszczalnej rocznej dawki.
Także... No bo też były takie podejrzenia, że ty wiesz tyle tam po Polsce, się zmaterializujesz tu, tam, że to opanowałeś, bo jesteś napromieniowany. Przez to to? No przez to, nie? No nie przez to. Coś tym może być, coś tym może być. Ja tak. Widzę w podziemiach lepiej niż kiedyś, więc wiesz, to tak. może tak. Ale nie świeci. Albo mi się oczy popsuły, albo po prostu coś się dzieje. Będziemy w Bremerów podziemia, razem to ja sprawdzę, czy ty nie świecisz. Coś się dzieje. Bardzo lubię twoje reportaże z cyklu, ten właśnie Wstęp zbroniony. Są takie wyważone. One są, teraz troszeczkę tutaj będę maślił, ale tak mówię to od serca, bo ja bym tego tematu tutaj w tym programie nie poruszał, gdybym tak nie myślał. Jasne. Są wyważone, ty jesteś wyważony, nie egzaltujesz się, nie machasz tymi łapami, o ja, tak jak ja właśnie, albo jak ci wszyscy... No czasami trzeba pomachać. Z tych różnych stacji. Tylko mam do ciebie takie jedno pytanie. Nie wydaje ci się, że ci eksperci, którzy szczególnie robią materiały o polskich podziemiach, to nawet z wycieczką tutaj nie byli? Często tak jest. Bo tak na okrągło trochę tak mówią. Często tak jest. Mnie jest ciężko, wiesz, o tym mówić w taki sposób. Zaraz pewnie posypią się komentarze od cwaniaczek i tak dalej. Wiesz co, ja podchodzę do tego tak. Wiem, ile lat po tych obiektach chodzę. Tak. Wiem, ile na ten temat wiem. Ja nie potrzebuję pisania tam elaboratów, komentarzy pod czyimś filmem. Mnie to nie interesuje. Niech każdy sobie tam odkrywa, robi to na własną rękę. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz i nawet wczoraj napisałem, to jest kolega mojego kolegi, nawet wczoraj pozwoliłem sobie do niego napisać krótką informację. Oczywiście grzecznie, tak żeby się chłopak nie zraził. No, jedną z pierwszych rzeczy, a może nawet pierwszą, jeżeli chcesz coś ludziom przekazywać, to niech ten język polski będzie taki jak najbardziej polski, tak? A, tak. Bo bardzo często niestety po prostu nie da się tego słuchać. W jednym z odcinków na przykład o Międzyrzeckim rejonie mocy, o tych wielkich podziemiach, no to pewnie chyba każdy już tam pewnie był i to widział. Wiedzą, tak. Było takie zdanie, i to chyba nawet nie przez zagranicznego eksperta powiedziano, że w podziemiach znajdowały się również magazyny, to znaczy sklepy. Sklepy. Powiedz mi, to był błąd tłumaczenia? Tak, to był błąd tłumaczenia, bo myśmy, jak ja zobaczyłem ten program, pod którym podpisany jestem tak, że jestem konsultantem, tak. A doskonale pamiętałem, co chłopakom dałem, jakie dostali materiały, co na miejscu, jaką wiedzę dostali, tylko ode mnie zresztą. No to byłem zdruzgotany. Szybciutko za telefon do kolegi, który akurat prowadził tutaj wszystkie sprawy Kanadyjczyków w Polsce. Mnie Piotr, przyślij mi to w wersji oryginalnej. No i ona się sporo różni. Aha. Natomiast, żeby nie było tak elegancko, są rzeczy, które no, znaleźć się akurat w tym filmie nie powinny, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę i może jak ja teraz powiem, to wiele osób zwróci na to uwagę, że kiedy pokazywana jest scena hipotetycznego zdobywania fortyfikacji, to czołgi podjeżdżają pod zęby smoka z drugiej strony, te, które mają zdobywać. No więc tego już się tłumaczeniem wyjaśnić nie da, ale też, wiesz co, może to brzydkie, ale ja bardzo dużo oglądam tych programów, które robione są generalnie na tamten rynek, tak, na Kanadę, na Stany. No ich wartość merytoryczna jest, powiedzmy sobie... Ale, no, dobra, pójdźmy dalej. Bardziej jeszcze na bardziej niebezpieczne tematy. Aha. Mianowicie chodzą słuchy, bo są od różnego rodzaju ludzi, którzy byli konsultantami w różnych tego typu programach. No wiadomo, jakieś miejscowe stowarzyszenie, czymś gdzieś tam kopie, przyjeżdża zagraniczna telewizja, pokazują ich jako tam kopaczy, ekspertów i tak dalej, mówią. Ale słyszałem o próbach wzbogacenia materiału, na przykład o pewne przedmioty, które... A to jest jasne. Które były tam... No, ale to jest jasne i oczywiste. No czy może być prawdą w związku z tym, że w jednym z filmów zaproponowano, że z najbliższej szkoły, która tam gdzieś była, tak, wyciągną tak. kościotrup taki z tworzywa i wsadzą go jako niemieckiego żołnierza, który zostaje na żywo odkopany? Wcale mnie to nie dziwi. Jeżeli mamy jakiś budżet na odcinek programu, tak? Tak. Jeżeli clue tego odcinka ma być odnalezienie jakichś artefaktów, no wiesz, prawdopodobieństwo jest znikome, o czym wiesz zresztą jako wytrawny poszukiwacz najlepiej. Jeżeli człowiek sobie nie pomoże w tym troszkę, tak. Oczywiście
nie przesadzajmy, no, nie chowajmy złotego pociągu, ale jakiś drobiazg. Dokładnie, ja myślę, że to wiesz, że to jakieś tam prawdy... Są opakowania od masek gazowych. Prawdy historycznej żadnej to nam nie popsuje, a uatrakcyjnia. Zresztą jest jedna bardzo ważna rzecz, o której być może też nie powinienem mówić. Innymi prawami kierują się produkcje telewizyjne, innymi prawami kierują się produkcje na YouTube'a. Ty rządzisz wszystkim, możesz zrobić jak się tobie to podoba, jak chcesz. Natomiast kiedy produkujesz coś dla telewizji, jesteś uzależniony od bardzo wielu osób decyzyjnych i jeżeli wymogi danego programu są takie, a nie inne, jeżeli producent sobie zażyczy, że akurat fajnie by było coś znaleźć, a przez to fajnie było wiadomo, że trzeba to znaleźć, bo po prostu trzeba, no to czasami tak się robi i to nie jest, tak się robiło zawsze i wiesz, no to jest normalne. Oczywiście to są drobiazgi. Stałem na jakimś forum taką bardzo gorącą dyskusję na ten temat i mówiono, że jeżeli tutaj są zagraniczne, powiedzmy, firmy czy producenci, którzy robią tego typu filmy o tajemnicach II wojny światowej, to jednak komentatorami powinni być polscy specjaliści, Polacy, a nie ci zagraniczni, bo oni mówią tak, mówiliśmy na okrągło, bo jakoś jak się robi, Polacy robią materiał w Stanach Zjednoczonych, to tam z reguły są miejscowi, tak, komentatorzy. Czy zgadzasz się z tym, że tak powinno być, że to jasne, Polacy powinni komentować? Jasne, ja po tej serii, którą Kanadyjczycy zrobili, tam rozmawiałem z producentem też, z którym pracowaliśmy tu w Polsce. No to jest proste, oni mają swoją ekipę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale zapewne tak. Te komentarze, które powkładane są do poszczególnych odcinków, w zasadzie niezależnie, czego te odcinki dotyczą, one są tak uniwersalne, że je można wsadzić do wszystkiego, tak? Czy ten program będzie o zamkach, o pałacach, może nawet o roślinności, to można tą panią, tego pana posadzić, on powie to samo, jest okej, one są na tyle uniwersalne. Chociaż i tak jest postęp, bo Piotrka Maszkowskiego, byłego redaktora naczelnego Odkrywcy, jako jednego z komentatorów wzięto też do tego akurat programu, czyli jakiś tam polski akcent był. No ale oni mają taki styl pracy, no chcą, żeby tak to wyglądało, to są ich eksperci, ich ludzie. Mnie się to nie podoba, mówiąc krótko, ale tak to jest i nie mamy na to żadnego wpływu. Albo oglądamy, albo nie oglądamy. Dobrze, tak? Ten Maszkowski był, bo on się akurat zna i wie, o co chodzi. To było fajne. Odstawał nawet merytorycznie od tych pozostałych. A przepraszam, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, gdybym gdzieś tam może wpadło ci w oko, gdybym wymienił tobie 5-6 tytułów seriali robionych tam właśnie, to zawsze pojawiają się te same osoby. To jest stała po prostu ekipa, która komentuje wszystko, niezależnie od tego, o czym jest tam mowa. Wspomnieliśmy o MRU, to przejdźmy do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, do tych wielkich tutaj fortyfikacji. Czy to prawda, że zajmujesz się głównie w tej chwili tematem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego? To znaczy, czy głównie? Ja wymyśliłem sobie jakiś czas temu, że coś wypadałoby poza tymi filmami, które tam zrobiłem, zrobić, a mianowicie coś papierowego, tak? Chociaż teraz wszyscy piszą książki, no nie wiem, czy to warto w ogóle pisać, a nikt nie czyta, więc to jest kłopot, ale pomyślałem sobie, że warto... Będę miał telefony. Że warto to by było... Z Warszawy szczególnie. To by było zrobić, tylko wiesz, o czym myślę? Od tych 2 czy 3 lat Niemcy od momentu, jak zaczęli budować ten obiekt i kiedy Rosjanie ich stamtąd przepędzili, byli tam ile lat? Chodzi ci o ten czas, niemiecki. Tak. W ogóle ten czas niemiecki. 35-45 z przerwami, powiedzmy. Z przerwami. No. Natomiast my ile czasu tam jesteśmy? Oj, dużo. Dużo, prawda? I to też nie jest tak, że po wojnie nic ciekawego się tam nie wydarzyło. Doskonale wiesz, że wydarzyło się masę ciekawych rzeczy. Historia związana z bytnością tam Wojska Polskiego, cały rozdział Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, składowisko odpadów radioaktywnych. I to jest coś, co mnie interesuje, bo nie ma takiej publikacji, która wiesz, w jakiś zwarty sposób by o tym traktowała. I myślę o tym, przygotowuję cały czas papiery. Tylko jestem strasznie leniwy, jeśli chodzi o pisanie, jakoś mi to nie idzie. I mało czasu, nie? Bo to trzeba... Czas by się znalazł, chyba gorzej jest z tą koncentracją nad pisaniem. Ja myślę, że gdyby ci budowniczy MRU, projektanci wiedzieli, co będzie się tam działo po wojnie, to by tego nie zbudowali. Wiesz co, mnie się tutaj bardzo podoba, masa jest określeń, ale to jest takie fajne określenie Tomka Kokurewicza, człowieka, który dowodzi tam rezerwatem nietoperzy. Tak. Doktor mówi, że jest to najbardziej proekologiczna budowla III Rzeszy, bo Hitler nietoperzom rezerwat zbudował, tak? No bo tak naprawdę do tego się to w tej chwili sprowadza. Jeżeli chodzi właśnie o Międzyrzecki Rejon Umocniony, bo zawsze zadaję to pytanie,
wszystkich to interesuje. Czy twoim zdaniem są tam jeszcze jakieś tajemnice, które nie są rozwiązane? Dotyczy to na przykład korytarzy, których nie znamy, dzieł sztuki, które są tam schowane, były schowane w latach 40., no bo o tym się dużo mówi. Pewnie jak my wszyscy chciałbym, żeby tak było. Natomiast powiem tobie, że z wiekiem i z latami, a tych lat już jest 40, jak tam drepczę, to ta moja wiara jest coraz słabsza, jeśli o to chodzi. A wiesz, ona jest chociażby dlatego słabsza, że no technika, jaką dysponujemy dzisiaj, a ta, którą dysponowaliśmy 30 lat temu, kiedyś można było sobie pewne rzeczy wymyśleć, że tak jest i one były niesprawdzalne. Dzisiaj są sprawdzalne i niestety masa tych naszych typów okazała się nietrafna, aczkolwiek jest kilka miejsc no, ciekawych, w taki sposób ciekawych, że nie do końca wiadomo dlaczego tak i czy to jest wszystko, co widać. Myślę, że szanse są, aczkolwiek chyba jeden z twoich rozmówców, nie pamiętam kto, mówił, no nie spodziewam się absolutnie żadnych skrzyń ze złotem, archiwami i tak dalej, bo raczej nie. Natomiast może jakieś fajne pomieszczenia związane z łącznością, może jakieś składziki broni, może jakieś składziki żywności, to jeszcze może być, czemu nie? To jest przecież tak rozległy teren, że no myślę, i niezbadane tak, jest to, co jest wokół Międzyrzeckiego. No właśnie, no właśnie. Ciekawe no bardzo właśnie. Informacje. No właśnie. Nie bardzo chciałbym, żeby ktoś się tam znowu z chłopatami pojawił, bo już było trochę tych dziwnych ekip. Tak, nie przybliżajmy nie ten, jeśli mogę tylko, tak? Jeśli mogę. Słuchaj, lat temu naście, kiedy siedzieliśmy tam z kilkoma przewodnikami przy ognisku, pojawił się człowiek, dziennikarz, przedstawił się. Zadał nam kilka pytań, ale to nie były pytania do wykorzystania gdziekolwiek, znaczy nasze odpowiedzi nie były do wykorzystania gdziekolwiek, to już była luźna rozmowa przy ognisku. Nie minęły dwa miesiące, to co myśmy powiedzieli, niektóre rzeczy w żartach, pojawiło się w dobrym czasopiśmie jako pewnik i potem minęły kolejne dwa miesiące i policja wyciągnęła z podziemi panów z młotami pneumatycznymi, którzy rozwalali ściany, tak? Więc tutaj trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. No, ja pamiętam to z innej beczki, bardzo bo ostrożnie. Kiedy firma ProNaturę, pamiętasz, miała Zbyszek Urbańczyk i świętej pamięci już Joachim Szlegel, znany chiropterolog zresztą. Tak, doktor Urbańczyk, jasne. Tak. On to podwaliny wzłożył, jeżeli chodzi o te badanie nietoperzy w podziemiach. Oni zorganizowali w Kaławie taki, w PGR Kaława, przy tym zorganizowali wystawę nietoperzy. Ściągnęli z Poznania między innymi wampiry. One musiały być w wysokiej temperaturze, one były tylko latem, potem wracały do Zowrocy. I historia była taka, że przyjechała telewizja polska z bardzo znanego programu i jednym ciągiem walił redaktor, że żyje tutaj 10 tysięcy nietoperzy pod ziemią, również wampiry. Teraz mi to przypomniałeś, tak było. I była taka historia, że potem dzwonili do mnie ludzie i się pytali, czy szalik jak założy na szyję i pójdzie, czy to pomoże? Tam się nie wbije. No. No dlatego my czasami musimy bardzo, bardzo ostrożnie tak? mówić niektóre rzeczy, bo legendy, niektórzy biorą to na 200%. Legendy są ten. I to w związku z tym, znamy Międzyrzecki rejon umocniony i Góry Sowie. Tak? To są te dwa takie już największe systemy podziemne i w ogóle miejsca kultowe. Tak. 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 Zadam ci takie pytanie zupełnie z innej beczki. Mianowicie znamy Międzyrzecki rejon umocniony, Góry Sowie. To jest bardzo popularne, kultowe. A powiedz mi, poza tymi dwoma miejscami, jakie jest twoim zdaniem najbardziej tajemnicze miejsce w Polsce? Bywasz w całej Polsce, na pewno coś powiesz. Wiesz co? Ciężko. To chociaż kilka. Bardzo ciężko. O właśnie, jeżeli kilka, to prędzej. Bo gdybym miał wybrać jedno miejsce i powiedzieć, że to jest to takie tajemnicze i niesamowite miejsce, to raczej nie. Ale kilka tak. I myślę, że tu na pierwsze miejsce no, wysuwa się Dolny Śląsk. I to chyba nie dziwne, prawda? Mhm. Dla mnie dwa takie miejsca, które mimo tego, że napisano o nich już chyba wszystko, co można napisać, że powiedziano o nich już chyba wszystko, co można powiedzieć. Za każdym razem, jak tam jestem, czuję się jak 15-letni chłopak, że tylko wziąć łopatę, wskoczyć w te podziemia i tam kuć, szukać, czyli to jest Zamek Czocha i klasztor w Lubiążu. To są dla mnie dwa kultowe i takie podejrzane, jeśli chodzi o ewentualne znaleziska miejsca. Uwielbiam tam jeździć. Czy jesteś też po stronie świętej pamięci
majora. Wsiorka, który twierdził, że tam tunele są pod ziemią i tak dalej. Wiesz co? No wiedza, jaką major dysponował, jeszcze jego fantazja była niesamowita, ale to się wszystko, jak doskonale wiesz, zmieniło. Jego fantazję odczułem na własnej skórze, bo musiałem z nim współpracować. No właśnie, pracowaliście razem. Kłóciliśmy się razem. Więc doskonale wiesz. Jest kilka osób, które zajęły się tym tematem w ciągu ostatnich 20 lat tak bardzo profesjonalnie. Pojawiła się masa dokumentów, o których nie było mowy. Ten sprzęt, o którym mówiliśmy już wcześniej, że można pewne rzeczy zbadać, skorygować. No, nic nie potwierdza tego, o czym mówił major Siorek, ale niewykluczone, że za 10-15 lat okaże się, że w jakimś tam procencie miał rację. Dobrze, że wspomniałeś o Lubiążu, bo ja pamiętam Lubiąż z lat 80. zrujnowany totalnie. I potem, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taką pewną historyjkę. Otóż w Polsce niby miał zainwestować Michael Jackson. I nie wiadomo, nawet tutaj w Pobiedziskach to już wszyscy, prawda, tańczyli ten taniec łącznie z zarządem miasta, już się uczyli na powitanie Jacksona, ale powiedzieli, że Jacksonowi nie wynajmą tutaj parku, nie dadzą mu, nie sprzedadzą, tylko mu wynajmą. Okay. No to była taka dobry pomysł to był. Natomiast wracając do Lubiąża, Michael Jackson zainteresowany był Lubiążem. Klasztorem w Lubiążu poszła informacja od jego menadżera, że pojedzie tam i być może to zakupi. Czy to może mieć jakieś, czy może gdzieś słyszał, może jego ludzie się dowiedzieli o tym, że ten Lubiąż jednak ma jakieś tajemnice? Ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia, dlaczego akurat Lubiążem zainteresował się Michael Jackson, a nie wiem, zamkiem w Ciążu na przykład, tak? Tak, albo paradyżem. Obojętnie, nie? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiesz co, może ze względu na to, że no, potencjał miejsca jest szalony, prawda? Tam można zrobić wszystko, naprawdę wszystko, ale żeby zrobić nie wszystko, ale cokolwiek, trzeba mieć złoty pociąg. No. Bez złotego pociągu wypakowanego dolarami tego się nie zrobi. Widzisz, jak fajnie, że to się posuwa, widzisz, jak co się dzieje z elewacją. No, ona idzie, ale idzie w takim tempie, a to jest tylko elewacja. Ja ostatnio byłem w środku. No w środku nic się nie zmienia, nic się nie rusza, bo nie może się ruszyć. Tam potrzeba nakładów jakichś niebotycznych, kosmicznych w ogóle. A wydawało się nam i wydawało się Michaelowi Jacksonowi, że stać go na to, jak się potem okazało. Wszyscy byliśmy w błędzie, łącznie z Michaelem Jacksonem, bo takich pieniędzy nie miał. Jest taki temat, który nawet ludzie boją się poruszać, bo wszyscy się z tego śmieją, mianowicie bursztynowa komnata. Mm-hmm. Tak? Mówi się o tym, że tutaj skrzynie z napisem Königsberg były widziane w wielu miejscach. No, ale były wszędzie. Wszędzie były. Ale powiedz, istnieje taka teoria, że po prostu bursztynowa komnata, czy w ogóle z Królewieckiego Zamku różnego rodzaju skarby, bo przecież to Prusja Zamlund została znaleziona, tak? Zostały znalezione, czyli te schowki były. One się w tej chwili znajdują w Rosji, że po prostu było to rozwożone po całej Polsce i chowane w wielu miejscach, że została ta rozczłonkowana ta komnata i dla bezpieczeństwa chowano to w wielu miejscach. Czy twoim zdaniem jest to możliwe? Wiesz co, ja przeczytałem chyba wszystko, co ukazało się na ten temat. Rozmawiałem z paroma ciekawymi osobami, które bardzo poważnie traktują od lat ten temat. I zupełnie tak z pozycji laika, bo nie jest to mój konik, nie zajmowałem się tym nigdy jakoś tam nawet półprofesjonalnie. Wszystko wskazuje na to, a jeszcze dodając do tego właśnie to, co napisali ci panowie w tej niemieckiej książce poświęconej bursztynowej komnacie, którzy wcześniej badali to z ramienia Stasi bodajże, tak? O ile dobrze pamiętam, tą całą sytuację. Więc ja bym stawiał, jeżeli mógłbym w kasynie gdzieś tam obstawiać, to obstawiałbym 99%, że ona tam spłynęła po prostu. Spłynęła. Że ona tam po prostu spłynęła. No być może ta zasada tej brzytwy okama jest najbardziej, tu się sprawdza, czyli rozwiązanie najprostsze jest. Tak, ale jest z najlepszy. Drugiej strony mamy słynną kolekcję Geringa, nie wiem czy słyszeliście, mianowicie chodzi o samoloty, tak? O samoloty, części samolotów i tak dalej, która właśnie w ten sposób w Polsce została rozśrodkowana. Zostały te samoloty rozebrane na części, składane w skrzynie i od samego Pomorza aż po Wielkopolskę były w wielu miejscach składane. Zresztą doskonale pisał o tym Jan Nowicki w swojej książce, to polecam tą książkę na temat tej kolekcji Geringa. Czyli takie przypadki były, że było coś rozśrodkowane. Takich przypadków znaleźlibyśmy więcej, ale kiedy popatrzy się na to, o jakim czasie my mówimy, kiedy te działania tam się...
bardzo mocno tam wątpię. Tam było trudniej, prawda? Tam było cholernie trudno, tak? Więc czy to wszystko mogło się tak potoczyć? Mocno wątpię, chociaż jak historia pokazuje, no niektóre rzeczy, które wydają się nam strasznie nieprawdopodobne, akurat miały miejsce, więc nigdy nie mów nigdy. Od wielu lat nurtuje mnie pewne pytanie i zadam je tobie, ono będzie trudne. Mianowicie, kiedy oglądam programy podróżnicze, to każdy z prowadzących ma na sobie plecak. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest? Ma 4 czy 5 ludzi do noszenia, a on jednak plecak nosi na sobie. Ty też w filmach masz na sobie plecak. Powiedz mi, co tam masz w tym plecaku? Wiesz co, jakbyś się dobrze przyjrzał, to ten plecak jest cholernie pojemny, bo ja tam przecież występuję sam, ani stąd, ni zowąd przy mnie pojawiają się nie tylko gumowce, one się akurat mieszczą, ale wodery, pojawia się ponton, pojawiają się różne inne rzeczy, więc to jest taki plecak bez dna. Czemu tak jest? Wiesz co, ja nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest. A ty nie masz swojego woderowego, który nosi ci wodery? No ja. No właśnie mam, ale on jest poza, tak? On jest poza i tak naprawdę go nie ma. Aha. I tak naprawdę go nie ma. Czyli co, schodzisz sam z kamerzystą gdzieś w głąb? Nie. To nawet jeżeli gdzieś tam wchodziliśmy w jakieś takie miejsca, no niefajne, bo zdarzały się miejsca niefajne. Typu zarwane podziemne laboratorium w zakładach w Policach. Naprawdę było tam cholernie ciężko i to był jeden, chyba jedyny wypadek, gdzie jeden z operatorów odmówił pracę. On powiedział, że on tam po prostu nie wejdzie, ma klaustrofobię i koniec. Nie, wchodzimy całą ekipą. Czasami jest, jak powiedziałem, bardzo ciężko, także to nie jest tak, że ja wszystko muszę tachać, przecież pomagają chłopaki zawsze. Natomiast na ekranie pojawiam się tylko ja. I wracając do tego plecaka. Akurat reżyser wymyślił sobie ten plecak, ale dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Plecak się sprawdził, przydał. Są pogłoski, że w takich plecakach jest styropian. Nie, to akurat nieprawda. Ja widziałem kilka osób z plecakami, które występują w telewizji i tam są rzeczy, które się przydają. Aczkolwiek pewnie, gdybym ten plecak zostawił, poszedł bez niego, też nic by się nie stało, bo to wszystko miałbym w zasięgu ręki, co mam w tym plecaku. A może tak po prostu lepiej wygląda, wiesz, a może tak... Nie wiem, naprawdę. Bagaż naprawdę doświadczeń, nie wiem. Masz w plecaku bagaż doświadczeń. To jest świetne, bo nie wiem, czy zauważyłeś, okulary też często występują właśnie w taki sposób. Nie można ich zakładać tak, bo to jest cholernie nieprofesjonalnie, nie wolno w zasadzie występować w okularach. Natomiast tak, bardzo, bardzo często, bardzo często. Nie, no był taki Pinochet się nazywał i potem jeszcze... On występował cały czas w okularach, zresztą, aha, no nie tylko on, jeszcze znaczy, no, tutaj Jezerski u nas... U nas też byśmy znaleźli kilku. W ciemnych okularach. Ale to nawet jest na YouTubie jest taki pytanie. Jeden. W okularach? Gość prowadzi kanał, całkiem ciekawy, aha. Z Dolnego Śląska i zawsze ma na sobie ciemne okulary, jeszcze takie odblaskowe. Ja ci mówiłem, nie śledzę YouTuba, więc nie wiem. I mówią ludzie, że nawet byłby bardziej ciekawy, gdyby te okulary zdjął, tak? No bo... Ale prowadzi w ciemnych okularach. Wiesz co, no nie wiem, no jeden z moich ulubionych wokalistów, Muniek Staszczyk, zawsze był w ciemnych okularach na scenie, tak zostało, teraz nawet chyba ciężko sobie go bez okularów. Temu tam wolno, piosenka wyobrazić. Robi, wolno. No tak, no to inna bajka. Jakie masz plany na najbliższy czas? Planów to ja mam kupę, niestety pandemia popsuła 2 świetne rzeczy. Mieliśmy już wszystko, czyli komplety pozwoleń, wizy powbijane do paszportów, mieliśmy zrobić 2 filmy. Jeden to miał być Bajkonur, czyli taka kontynuacja tego tematu, jak powiedziałeś wcześniej, urbexowskiego. I chcieliśmy zrobić taką klamrę, takie dopięcie tego tematu atomowego. A mianowicie w Stanach Amerykanie gdzieś tam na jakiejś wysepce likwidowali jedną ze swoich pierwszych elektrowni atomowych, wyciągali pręty paliwowe, przewozili je do tego centralnego składowiska, gdzieś tam w strefie 51, to wszystko mieliśmy sfilmować, pokazać, jak wygląda likwidacja czegoś takiego, jak tam jest w tej strefie 51. Niestety przyszła pandemia i to wszystko padło. Czy to jest do odwrócenia? Nie wiem. Jesteśmy na etapie, i to takim bardzo zaawansowanym, nowego programu, który być może pojawi się w przyszłym roku. Niestety nie mogę powiedzieć więcej. On będzie fajny, ale będzie zupełnie inny. To już będzie zupełnie inna bajka. No i cały czas czekam, jeśli masz jakieś znajomości, to pomóż, żeby Japończycy otworzyli granicę, bo już tupię, żeby wyjechać do Japonii. Myślę, że we wrześniu się to uda. O, słychać. To znaczy, że mamy kończyć, tak? Tak. W związku z tym włączyliśmy maszynę, która pozwoli cię zdematerializować. Timer. Dziękuję tobie za... Dziękuję bardzo. Za ten... Mam nadzieję, że za ostro nie było, tak? No nie. Bo
Nie było za ostro. Nie. A w ogóle bardzo mi się tu podoba, jeszcze tu wpadnę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, przy okazji może nawet wspólnych programów, czy na terenie Mieczyńskiego rejonu umocnionego, czy też przy tej okazji, do której się zapraszam, wyprawy do Turcji, gdzie odkryto 28 miast podziemnych, które są zupełnie nieznane. To strasznie ciekawy temat, rozmawialiśmy kiedyś. Tak, tak, na ten temat rozmawialiśmy. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. No i Jacku, materializm. Znikam po prostu. Tak, znik.